Siemka, tu Trashing Mat. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Mega Kampanii. A ostatnio królowa bez powodzenia usiłowała podwyższyć autorytet korony. Stłumiła bunt nowego księcia pruskiego, odbierając mu jego tytuł i tworząc trzecią kupiecką republikę pruską. Pomorze Gdańskie zostało włączone do polskich ziem de jure, Zwinisława podbiła też pomorską Wołogoszcz. Okej, powracamy do naszej rozgrywki. Ponieważ centrum nowej republiki kupieckiej de facto znajduje się w Szczecinie, królowa zdecyduje się przekazać wielkiemu staroście tytuł księcia Pomorza Szczecińskiego. Dobrze byłoby przekazać mu także Wołogoszcz, nie możemy jednak tego dokonać. A to dlatego, że zależne od feudalnego władcy republiki mogą kontrolować tylko 10% całkowitego terytorium. No i nie ma tutaj zaskoczenia, ponieważ wielki starosta zmienił swój główny tytuł na tytuł szczeciński. Tak więc jego państwo nosi w tej chwili nazwę Republiki Szczecińskiej. Niestety Zwinisława nie ma zbyt dobrych relacji ze swymi wasalami, dlatego też bardzo trudno wprowadzić jej absolutny autorytet korony. Najbardziej liczący głos miałby tutaj jej syn i następca, a więc książę małopolski Mirosław. Ale niestety ten wciąż się czuje nieco urażony po tym, gdy został usunięty z Rady Królewskiej. Jako wasal niepokoi go także wysoki autorytet korony oraz wysokie podatki nałożone na feudałów. Pragnie także prowincji krakowskiej i jest człowiekiem ambitnym. Drugim w kolejności najpotężniejszym wasalem jest książę kujawsko-pomorski Siemomysł. Temu jednak nie podoba się, że na tronie zasiada kobieta, uważa także Zwinisławę za tyrana, nie podoba mu się wysoki autorytet korony czy też wysokie podatki, a także okrucieństwo naszej władczyni. No tak więc także i jego będzie bardzo trudno przekonać. Okej, tak więc na początek przywrócimy do Rady Królewskiej Mirosława. No, w minimalnym stopniu poprawiło to nasze relacje, ale niestety ponieważ Mirosław prowadzi w tej chwili swoje własne wojska, nie możemy go wykorzystać jako głównego dyplomaty. A teoretycznie mógłby on poprawić nasze relacje z innymi wasalami. No cóż, spróbujmy więc wobec tego przekonać po prostu tych wasali, wysyłając im hojne dary. Ale niestety nie przyniosło to żadnego rezultatu. A niech to, co my tu mamy? Książę skańsko-holsztyński Albrecht oraz książę grodzieński Cyryl II żądają dla siebie niepodległości. A to prawdopodobnie z powodu różnic kulturalnych oraz faktu, że księstwa te znajdują się na rubieżach naszego królestwa. Zwinisława osiągnęła jednak już bardzo dużo, poradziła sobie z wieloma kryzysami, dlatego też oczywiście nie podporządkuje się temu szantażowi. Okej, wzywamy nasze wojska. Wezwijmy także na pomoc króla Świętosława. I na początek skupimy się na księciu Cyrylu. Dobra, mamy już w Czersku 18 tysięcy ludzi. Zaatakujmy więc dużo mniejsze siły księcia grodzieńskiego. I świetnie, siły wroga zostały niemal całkowicie unicestwione. Ale niestety w tym oto momencie królowa Zwinisława Okrutna zmarła. No i cóż, ród mazowieckich stracił panowanie na polskim tronie, na którym zasiadł Mirosław z rodu Lubomelskich. Zanim omówimy rządy naszego nowego króla, omówmy historię jego rodu. Historia rodu Lubomelskich rozpoczęła się w połowie XII wieku na terenie Wołynia. Jej założycielem był pochodzący z południowej Francji rycerz Joannita, niejaki Blacy. W okresie tym państwo zakonne szpitalników zmagało się z wojną domową, w wyniku której spora część jego terytorium przekształciła się w państwa feudalne. Blacy był jednym z takich pomniejszych władców, który uzyskał kontrolę nad zamkiem Lubomel, od którego nazwę wziął jego ród.
Blasi zmuszony był jednak uchodzić na zachód, kiedy to Wołyń najpierw został najechany przez Rusinów, a następnie odzyskany przez szpitalników. Znalazł z rodziną schronienie na dworze nowego króla Polski, Krystyna Mazowieckiego. Jego syn Filip trafił pod koniec XII wieku na dwór potężnego księcia wielkopolskiego i męża królowej Gertrudy, Wielisława. Wkrótce potem otrzymał od niego Opole, zostając jego wasalem. Dało to początek głównej śląskiej linii rodu Lubomelskich. Książę Wielisław został w roku 1227 pokonany przez swego wnuka, króla Wielisława II Śmiałego. Po odebraniu mu tytułów, Filip stał się bezpośrednim wasalem króla. Zmarł on w roku 1215, przekazując Opole swemu synowi, Goszczonowi. Ten zaś rządził aż do śmierci w roku 1233, przekazując tytuł synowi Sędzimirowi. To właśnie od Sędzimira zaczął się wzrost znaczenia pomniejszego dotąd rodu Lubomelskich. Król Wielisław Śmiały postanowił w roku 1240 przekazać tytuł księcia całego Śląska nowemu wasalowi. Padło właśnie na Sędzimira, ponieważ z jednej strony był on najsłabszym ze śląskich wielmożów, a z drugiej był bardzo przez króla lubiany. Pozostał on wiernym wasalem Wielisława aż do swej śmierci w roku 1248. Podczas panowania jego syna, księcia śląskiego Janusza II, doszło do wykształcenia się drugiej małopolskiej linii rodu Lubomelskich. W wyniku matrylinearnego małżeństwa jego siostry i korzystnego dziedziczenia wspartego lokalną wojną domową, w roku 1255 nowym księciem Małopolski został Spytko I z rodu Lubomelskich. Lubomelscy stali się więc drugim najpotężniejszym polskim rodem po Mazowieckich. Krewniacy dalecy byli jednak od współpracy. W roku 1264 Janusz II wraz z księżną Kujaw usiłował wymusić na królu wprowadzenie elekcji. Wielisław II pokonał jednak i uwięził spiskowców. Sytuację tą wykorzystał Spytko, który wykorzystując swe roszczenia najechał na ziemię uwięzionego wuja, podbijając w roku 1270 Opole. Następnie idąc za ciosem porwał się na dużo większy łup, a więc całe księstwo kujawskie. Zaniepokojony wzrostem jego potęgi Wielisław Śmiały wypuścił z lochu księżną Kujaw, a gdy to nie pomogło, nakazał Spytka uwięzić. Tak więc obydwaj książęta z rodu Lubomelskich znaleźli się w lochu Wielisława II, a następnie jego syna, króla Stefana. Nowy władca Polski, który wobec niskiego autorytetu korony nie mógł osobiście interweniować w sprawy swych wasali, postanowił wypuścić na wolność Janusza II. Stefan liczył na to, że ten przeszkodzi Spytkowi, próbując odzyskać utracone wcześniej Opole. Janusz otrzymał honorowy tytuł królewskiego cześnika, dostąpił także zaszczytu wychowania pierworodnego syna króla, Gierołta. Nie przeszkodziło to jednak wojskom Spytka, które w roku 1280 podbiły całe Kujawy. Spytko I zmarł jednak w niewoli w roku 1281. Jego tytuły zostały podzielone pomiędzy dwóch synów. Pełka otrzymał Opole oraz tytuł księcia kujawskiego, zaś Spytko II Małopolskę. Ten drugi został jednak wkrótce zamordowany i zastąpiony przez syna Spytka III. Król Stefan dokonywał w tym okresie intensywnej centralizacji władzy królewskiej, co niepokoiło wielu wasali. W roku 1283 wybuchł bunt wspierający jego siostrę Dobrawę na tron. Janusz II i Spytko III dołączyli do rebelii w roku 1284, dokonali jednak tego zbyt późno. Stefan odebrał im tytuły książęce, przekazując je innym lokalnym rodom. Zostali więc pomniejszymi wasalami, choć wciąż kontrolowali spore terytoria, a więc Górny i Dolny Śląsk w przypadku Janusza oraz Kraków i Sącz w przypadku Spytka. Jedynym księciem z rodu Lubomelskich pozostał więc Pełka. Ten jednak stracił go po udanym buncie kujawskich możnych, zaś Opole zostało na powrót włączone do Śląska. Tak więc pod koniec XIII wieku ród Lubomelskich zatracił na znaczeniu. W roku 1285 zmarłego Janusza zastąpił jego syn Gniewomir, zaś w Krakowie i Sączu zapanowała Gertruda.
Ta druga zdołała jednak poślubić syna wielkiego starosty Republiki Pruskiej, zyskując dzięki temu potężnego sojusznika. W roku 1300 przy pomocy pruskich posiłków zdołała pokonać swego pana, odbierając mu tytuł książęcy Małopolski. W roku 1303 wsparła ona pretendenta Alesa Karolinga przeciwko Stefanowi I wspólnie z księżną śląską i księciem morawskim. Król stłumił jednak bunt, ponownie odbierając jej tytuł książęcy. Tytuł straciła jednak także księżna śląska, wobec czego król Stefan zdecydował się przekazać go synowi zmarłego już Gniewomira, Spytkowi Lubomelskiemu. W roku 1323 wsparł on brata nowego króla Gierołta I, Wielisława. Bunt został stłumiony, jednak będący w bardzo trudnej sytuacji król Gierołt zadowolił się białym pokojem. Spytko zachował więc wolność i tytuły. W roku 1326 na polski tron wstąpił Paweł I. Ten po stłumieniu buntu księcia małopolskiego postanowił zwrócić go Gertrudzie Lubomelskiej. Wkrótce jednak tego pożałował, ponieważ dołączyła ona do potężnej rebelii wspierającej pretendenta Wańka. Do rewolty dołączył także Spytko. Paweł I zdołał się jednak obronić, ponownie odbierając obydwu Lubomelskim tytuły książęce. W roku 1337 przekazał jednak księstwo małopolskie kuzynowi Gertrudy, Odonowi Sandomierza. W roku 1339 po zamordowaniu swego ojca na tron wstąpił Paweł II. Odon wsparł bunt jego brata Gierołta, jednak został pokonany i ponownie utracił tytuł. W roku 1344 Paweł padł jednak ofiarą spisku. Na tronie zaś zasiadł Gierołt II. Ten w podzięce za poprzednie wsparcie oswobodził Odona, zwracając mu tytuł księcia Małopolski. Po buncie na Śląsku w roku 1350 król postanowił także przekazać tytuł książęcy synowi zmarłego już Spytka, Gniewomirowi. Lubomelscy raz jeszcze zapanowali więc na Śląsku i w Małopolsce. Książę Odon wsparł jednak brata Gierołta II, Bogu chwała, podczas wojny domowej w roku 1351, jak się okazało, skutecznie. Nowego króla niepokoił jednak wzrost znaczenia Lubomelskich, postanowił więc zneutralizować to zagrożenie poprzez mariaż. Jego wybór padł na wasala księcia Odona i jego krewniaczkę, a więc panującą w Krakowie i Sączu Helenę Lubomelską. Z jednej strony oznaczało to dla tego rodu wzrost prestiżu i sojusz z królem, z drugiej jednak strony mogło to oznaczać utratę ziem Heleny poprzez dziedziczenie. W roku 1354 zmarł książę śląski Gniewomir, zastąpiony przez jego syna Zbyszka. Z kolei w roku 1359 zmarł Odon, zastąpiony przez jego córkę Stanisławę. Obydwoje książęta postanowili wzmocnić swą pozycję poprzez mariaż. Doszło więc do połączenia śląskiej i małopolskiej linii Lubomelskich. Wszystko wskazywało także na niechybną śmierć schorowanej i pogrążonej w depresji Heleny, jednak ta na rok przed śmiercią urodziła Boguchwałowi córkę Zwinisławę. Ta w roku 1363 odziedziczyła Kraków i Sącz jako wasal Stanisławy. W roku 1366 wybuchł konflikt pomiędzy księżną Małopolski a regentami Zwinisławy. Bezradny Boguchwał, którego prawa zostały mocno ograniczone, nie mógł bezpośrednio w ten konflikt ingerować. Stanisława zmarła w roku 1372, pozostawiając Małopolskę swemu synowi z małżeństwa ze Zbyszkiem, Jackowi. Jego regenci pokonali wkrótce i uwięzili małoletnią Zwinisławę. Doprowadziło to króla do furii. Boguchwał w bezprecedensowym ruchu zażądał od Jacka natychmiastowej rezygnacji z zależności wasalnej łączącej go ze Zwinisławą. Ten ultimatum przyjął, zaś królewna odzyskała wkrótce wolność. W roku 1373 Boguchwał zmarł. Na tron wstąpiła zatem małoletnia Zwinisława. Jej podstępny pierwszy regent, który później bezskutecznie usiłował ją zamordować, dbał z początku o jej interesy. W roku 1374 aresztował on i uwięził spiskującego księcia śląskiego Zbyszka.
Jej drugi regent zaaranżował jej małżeństwo z księciem wielkopolskim Dalimirem Mazowieckim, jednak ten wspólnie ze swymi krewniakami ogłosił rebelię na kilka dni przed zaplanowanym ślubem. Podczas krwawej wojny domowej książę małopolski Jacek pozostał wierny Zwinisławie. Być może dlatego po stłumieniu tej rebelii królowa to właśnie jemu zaproponowała mariaż. Ponieważ nie był to mariaż matrylinearny, ich potomkowie mieli być członkami rodu lubomelskich, a nie mazowieckich. Jacek zgodził się, zaś królowa oswobodziła wkrótce swego nowego teścia, księcia śląskiego Zbyszka. W roku 1387 urodziła swemu mężowi syna, Mirosława. Jednak ten wkrótce potem ją zdradził, legitymizując na dodatek Benkarta. Wściekła królowa poleciła więc go zamordować. Nowym księciem małopolskim stał się więc jej najstarszy syn, Mirosław. Wkrótce potem otrzymał on także Mazowsze i odziedziczył po zmarłym dziadku Śląsk. No i po śmierci swej matki zasiadł na tronie jako pierwszy władca z dynastii lubomelskich. Okej, także to tyle na dziś, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.